Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo, chciałam się spytać, dlaczego ten projekt ustawy został tak drastycznie odchudzony, niemal o połowę? I dlaczego rozmawiamy dopiero teraz o tym funduszu kompensacyjnym, skoro szczepienia trwają już od roku? Jakie były przeszkody, że nie wcześniej ten projekt ustawy został wniesiony pod obrady Wysokiej Izby? I także, kiedy rozpoczniemy pracę nad sprawdzaniem certyfikatów covidowych, kiedy rozpoczniemy pracę nad ograniczeniami dla osób niezaszczepionych, kiedy rozpoczniemy pracę nad obowiązkowymi szczepieniami dla poszczególnych grup obywateli, jak na przykład pomocy społecznej, lekarzy, dlaczego dopiero od 1 marca? I chciałam, panie ministrze, także spytać o osoby z niepełnosprawnością, dorosłe osoby z niepełnosprawnością, dzieci, które też chorują na COVID, też trafiają do szpitali. I to są często osoby, które nie wiedzą, dlaczego mają maskę tlenową na twarzy, dlaczego są wokół nich obce osoby, nie mają kontaktu ze swoimi opiekunami prawnymi, które od lat się nimi opiekowały. Są to osoby niesamodzielne. W jaki sposób zabezpieczyć im dostęp do rodziców, do opiekunów prawnych, bo czują się zupełnie bezradne, opuszczone, cierpią samotności, nie rozumiejąc tego, co się wokół nich dzieje? Dziękuję bardzo, pani poseł.